Teran kontra teran przed nami, czyli na czacie może rozpocząć się imprezka. Po stronie prawej w kolorze niebieskim jest Axiom Heart i mam te wszystkich ich sponsorów i jego przycinkiem w dniu dzisiejszym. Natomiast jest Acer Innovation, nie Acer, nie Liquid Acer, a Acer Innovation. Dzisiaj powiedziałem Liquid, Liquid z tego względu, że cały czas marzę o wszelkiego rodzaju napojach, gdyż jest gorąco, gorąca atmosfera na czacie, gorąca atmosfera na streamie, gorąco u mnie w pokoju, komputery się grzeją, mała ciekawostka, o ile w stanie spoczynku zwykle moje kompy nie przekraczają tej 42 stopni, o tyle dzisiaj już jest 52, więc 10 stopni więcej w stanie spoczynku. Jest gorąco, mówiłem już o tym wam dzisiaj, że jest gorąco, bo nie pamiętam, czy wspominałem o tym. Opóźnienie w dniu dzisiejszym na streamie jest dwuminutowe, z tego względu, że jest to, tak organizatorzy o to prosili, nie ma więc innego wyjścia. Na szczęście finały, które będą offline, no nie będą musiał, nie będziemy musieli mieć opóźnienia. W ogóle 26 będzie Polska w Nation Wars grała, to jest sobota. 27 będziemy mieli finały Nation Wars. 27 będziemy mieli finały Acer Team Story Cup. I teraz o tym pomyślałem. Ciekawi mnie, czy co Nercio i Mana nie będą grali, jeżeli Liquid i ten się dostaną. Oj, smutna opcja byłaby. Dobra, faktorka powoli kończy się robić, Marinesy wybiegają, pierwsze TVT, czyli Teran kontra Teran. Oglądaliście ostatni odcinek StarCrafta? Ja oglądałem i mi się bardzo podobało i było idealne TVT, idealne odzwierciedlenie TVT. Oprócz tej atomówki, bądźmy sobie szczerzy, atomówek TVT jako takich nie widujemy. Niestety nie widujemy. No cóż, Command Center dostawiony. Hart natomiast zacznie tutaj sobie grzecznie z Banshee na Cloaku. Później może pomyśleć o ekspansji. No spróbuję nałożyć tą presję. Kto wie, może się nawet uda. Przy czym jednak Innovation może być gotowy z jednym Vikingiem, żeby to przeganiać. Na tyle bym powiedział. No cóż, na początku. Zobaczmy, o Innovation już mówiłem. Aktualnie ma 29 wygranych, 4 przegrane. Pytanie, jak tam sobie radzi Hart. Jest Hart. 10-8 tylko. 10 wygranych, 8 przegranych. Najgorzej na Zerga sobie radził na Protosa 5-2, więc tutaj nie najgorzej, ale najważniejszy jest aktualny matchup, czyli TVT jest 2-2. No tak, tu jest ewidentny problem. Jest 2-2, trzeba wygrać z Innovation. Teoretycznie kiedyś był czas, że niby TVT miało być najgorszym matchupem Innovation, ale to jest Innovation, więc come on. Wszystko się może zdarzyć. Jeżeli chodzi ogólnie o drabinę tu, drabinkę turniejową, co tabelę wyników, Team Acer jest na miejscu pierwszym, 9 wygranych, 2 przegrane, 24 mapy do przodu, 51-27 w mapach. Drugie miejsce Team Liquid, też 9-2, jednak gorsza, gorzej wyglądały tam mapy. O tym może za chwilę, bo szykuje się nieprzyjemna opcja, kiedy próbuję wbić się Innovation do środka. Te Banshee by się bardzo przydało. Czy jest gdzieś Banshee? Banshee jest, wraca. Jest gdzieś jeden Siege Tank, pojawił się w ostatniej chwili. Przegoniony to zostało i w tym momencie Innhart może wracać i spróbować trochę poharasować, ale jest wieżyczka. Drugiej jeszcze nie ma, ale do tego wszystkiego jest jeszcze Viking, więc ja bym powiedział, że raczej to się nie uda nic ciekawego zrobić w tej całej bajce. Clogging Field odpalony. I na co on jeszcze liczy, że co zrobi, że tutaj nie będzie kogoś, że nie będzie wieżyczki, że nie będzie energii na skan, że o co komand. Może chce wymusić w sumie te skany. A jeden skan to 250, 280 mniej więcej minerałów, tak można policzyć. Tego jednak Innovation nie robił, bo nie było takiej, nie było takiej potrzeby, aby czymś takim się zajmować. Sami widzicie, jak to wyglądało. W jednostkach straconych... No mniej stracił aktualnie Hart, tylko problem jest tego rodzaju, że Hart nie ma ekspansji i na to jak patrzymy, Hart będzie dalej kontynuował, no będzie kontynuował ten push. Pojawiły się oczywiście czołgi, spróbuję nałożyć presję, zobaczmy co posiada aktualnie Innovation. Innovation posiada Heliony. Innovation posiada Heliony. Ja nie chcę nic tutaj marudzić. Heliony średnio sobie radzą z tankami.
Ja bym powiedział, że więcej niż średnio sobie radzą z szczękami. Słabo sobie z nimi radzą. Dwa czołgi dobrze rozstawione. SV-ki się pojawiają, żeby to naprawiać. Czołgi już są porozstawiane. SV-ki ściągnięte do walki. Innego wyjścia tutaj nie ma. Jeden z czołgów za chwilę zostanie zniszczony. Pytanie, co dalej? Jest skan. Banshee się jeszcze chwilę utrzymało. W tej idealnym momencie wyciągnął tą armię Innovation i... Ale chwila moment. Już pojawiają się pierwsze Marinesy. Nie, bez chwila moment. Piękna obrona. Piękna obrona, tylko 6 trwałych zniszczonych za dwójkę, bo tej dwie sytuacje były przed chwilą. Chwilą to co ile stracił jeszcze raz, hard stracił. Widziałem dwie CV-ki ewidentnie tutaj. Więc to nie za dobrze wygląda. Dlatego, że dla harta trochę wcześniej powinien był się rozstawić. No i może większa obstawa Marinesów by się przydała, bo jednak CV-ki swoje zrobiły, otoczyły. I udało im się to zabić. Bojowe CV-y. Cóż, ekspansja już jest stawiana, tylko zobaczmy tą opcję, 27 do 39, trzecią bazę właśnie stawia sobie Innovation, kiedy jego przeciwnik dopiero próbuje postawić drugą, więc to tutaj tak średnio ciekawie wygląda, bym powiedział. Zbliżają się już Heliony, czołg to oczywiście dał radę przez chwilę przegonić, w międzyczasie jeszcze faktorki. Starport, dobra, reakcje też są. Niech sobie grzecznie tam czekają. Może uda się cały czas tą presję nakładać. Jak widzimy, budowana jest kolejna faktorka, kolejne dwie faktorki są stawiane, więc będziemy mieli mecha ze strony Innovation. Teoretycznie grając mecha powinno się spróbować jak największą szkodę ekonomiczną zrobić przeciwnikowi, tylko że numer jest taki, że Hart sam sobie zrobił tą szkodę, robiąc taki build, taki by robił i jest teraz w plecy. Jest teraz w plecy Zekom, za chwilę będą trzy bazy do dwóch, tu się jeszcze Banshee pojawiło i nawet 4 zabite jednostki, zresztą jedno Banshee potrzebne, jest skan, energia na skan jest, pojawiają się kolejne Vikingi, jest skan, Banshee nie ma, ale no, jak widzimy doskonale 10 SCV-ek udał, stracił w tej chwili hard i tego bolało. 39 do 37, zobaczymy co ten mech wykombinuje, tu na razie są tylko same Heliony. Do tego wszystkiego jeszcze Raven będzie oczywiście odpalony. Seeker Missile. Czy trzy Vikingi, czy trzy czołgi dadzą radę, czy lekką obstawą Marinesów. Podwójna wieżyczka z tyłu, żeby to nie mogło jeszcze uciec. Oj, trzy czołgi będą za chwilę zniszczone. Czy też nie? Utrzymał się jednak. No właśnie, brakowało czegoś, co by zadawało dodatkowe obrażenia jednostkom pancerzonym. No i trzeba się zebrać. Gdyby teraz udało się jeszcze zniszczyć Orbitala, to byłoby coś cudownego dla Harta. Widzimy, że tworzone są już klbaty, a to oznacza, że jednak bardzo wolno będą się przemieszczały. Próba rozwalenia Orbitala może się udać. Rozstawiony pierwszy czołg. No i zaczynamy teraz ostrzały tymi czołgami. To musi gdzieś bardzo lepiej się tak. W międzyczasie będą jeszcze blokowane klbaty na te czołgi. Tak też jest. I nikt się nie daje. Zajęły medwakami, już jest za późno i mamy dzień. Innovation. Tego nie pokonasz.